wyczerpane, żeby przejechać rowerem w chodnik. Chodnik musi być szerszy niż 1,5 metra. Nie, 1,5. Na pewno? Na pewno. Daje pan rękę uciąć? Wynosi co najmniej 2 metry. Bym teraz kurde nie miał ręki. Spójrzcie na ten mały, słodki spoiler. Idziemy do lasu pozbierać śmieci, ponieważ na YouTubie ludzie zaskakują świat takimi wielkimi, pozytywnymi gestami i wszyscy mówią, jaki ten człowiek jest dobry, a w rzeczywistości musisz się starać codziennie, co jest całkiem trudne. Daniel, tu jest najwięcej. Dlatego wychodzisz z imprezy przed północą. Jakoś mam mniejszą satysfakcję, jak sprzątam po imprezie niż tydzień temu w lesie w rowie. Ogłoś. Wow, to jest więcej. Spokojnie, starczy dla wszystkich. Dobra robota. Dobrze, dobrze. Dobrze. Tego tu nie powinno być. Prawa umów jak kandydat na prezydenta. Na mojej kadencji tego tu nie będzie. Będzie w waszych ustach. Będziecie mogli to popijać ile chcecie. Bogatym zabiera i oddaje... Kurna, tyle plastiku zostawiają. Czekaj, czy ty tak nie trafiłeś kiedyś na komisariat? Maciek, nie! Co, zestaw imprezowy znaleźliśmy? Zrobimy drinka. Masz Maciek, na drogę. O, dzięki. W zasadzie zawsze się zastanawiałem, czy pijąc alkohol z jednej... Maciek, czy ty wiesz, po co my tu jesteśmy? Kurde, do dupy te rowery. W sensie lubię jeździć, ale dzieci nadal, no tylko dzieci na tym jeżdżą i tylko dzieci to oglądają. Zrobimy program dla dzieci, żebym mógł zaznaczyć na YouTubie, że film jest dla dzieci i zrobimy lepszą robotę niż szkoła TVP. Dobry pomysł, spróbujmy. Co się stało, Mateusz? Nie, to nie był banek. Na pole. To jest wózek na NFZ. Tak, tutaj. Nie to, w lewo. Hej, znam cię. Znamy się. Nie, Mateusz, nie tak się jeździ na rowerze. Czy pokażesz Mateuszowi, jak jeździ się na rowerze? Raz, dwa. Czy pomożesz mi policzyć, ile tu jest radiowozów? Ja mam większy problem niż twoje liczenie, no mi naprawdę w łańcuchu, kurde, czy pomożesz mi rozpoznać kolory? Czerwony i zielony. Zielony! Co się stało z wózkiem? O, przepraszam. Zabrali, ukradli. Albo pan nie jechał obok nas, tak? Tak. A, nie, już kolega się wypoczął. Tam. Co? Co tam jest? Wózek. A, okej. Co za historia. Buty. Scenariusz oryginalny. Ostatnim razem miałbyś ostatni raz. Film opowiada o historii byłego włamywacza, który chce uciec z biznesu napadania na banki, jednak ludzie z jego przeszłości go prześladują i oczekują, że zrobi ostatni napad na sklep. Stój, policja! Stój, policja! To było super śmieszne, jak to kręciliśmy. Zawsze takie sceny są najzabawniejsze. Masz prawo zachować milczenie. To też jest źle zmontowane, jakby ten dźwięk jest źle wklejony. I bohater trafia do więzienia. Zwróćcie uwagę na charakteryzację. Zwróćcie uwagę, że bohater jest już nieco bardziej siwy po tych 10 latach. Pada mu numerek, który dostał u szewca 10 lat temu. Będę na wtorek. O mój Boże, czy wy załapaliście ten żart tutaj? Czuję się tak dziwnie, że muszę tłumaczyć żarty. Ale po 10 latach przyszedł odebrać buty swoje do szewca i... okazało się, że będą na wtorek, czyli przez 10 lat szewc nie zrobił nic z jego butami. Taki był poziom humoru w 2014. Chodź na pump track. I go nie ma. Eko kurwa, co to jest? A co to ma być? Na cholerę to komu? Co to ma być? Jakiś eko kurde. I to by było na tyle na dzisiejszy vlog. Ostatnie maseczki i bluzy dostaniecie na yellowbike.shop, a my widzimy się w kolejnym odcinku.